Tradycyjnie 11 listopada w dniu Święta Niepodległości w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie nie mogło zabraknąć uroczystej sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Wydarzenie to organizuje Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, które powstało w oparciu o wieloletnią tradycję współpracy w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej. Uroczysta sesja organizowana jest od 20 lat. 20 lat temu odbyła się po prostu uroczysta sesja rad gminnych, miejskich, sesja, która poświęcona była po prostu upamiętnieniu tego szczególnego, nie tylko dla cieszyniaków, ale dla wszystkich Polaków dnia. I wtedy zrodził się pomysł na to, by właśnie przy tej sposobności honorować tych, którzy oddają siebie innym, społeczników, samorządowców również, którzy pracują na rzecz tego, aby ten Śląsk Cieszyński nam się rozwijał. I te 20 okrągłe lat we wręczaniu będziemy mieć właśnie za rok. Laury Ziemi Cieszyńskiej, które wręczono w tym roku po raz 19, to prestiżowe wyróżnienie. Jest okazja wyróżnić tych, którzy na to zasługują. Jest okazja, żeby się spotkać w tym uroczystym dniu Święta Niepodległości. Cieszę się, że mogę być kontynuatorem tak dobrej tradycji rozpoczętej 20 lat temu, jak już dzisiaj było powiedziane. Każda gmina drogą uchwały wybiera laureata z grona wcześniej zgłoszonych kandydatów. W tym roku statuetką Srebrnej Cieszynianki uhonorowano 14 osób. Oprócz srebrnych cieszynianek wręczana jest także honorowa złota cieszynianka. Laur ten w drodze uchwały przyznaje walne zebranie członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku laureatem złotej cieszynianki został pan Witold Dzierżawski. Cieszę się, bardzo się cieszę, że tak jest i to, co tam napisano o mnie, to jest też dla mnie ciekawe, mądre i dobre. Dla mnie przede wszystkim. Uroczystość przyznania laurów poprzedził koncert przygotowany przez artystów z Cieszyna oraz gmin Jaworze i Strumień. Przed licznie zgromadzoną w Cieszyńskim Teatrze publicznością wystąpił chór Lutnia, orkiestra Denta Glorietta oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.